Witam Was, moi drodzy, serdecznie z tej strony Yuken, a dzisiaj, kochani, zabieram Was w trasę po Polsce, w obiecaną trasę po Polsce. I ktoś z Was już by powiedział, że no co to za trasa, prawda? Nic nadzwyczajnego. No w przypadku Promotca i Poland Rebuilding to faktycznie robi to robotę i sami się o tym przekonacie. Myślę, że zrobimy sobie taki kursik nie za długi do Katowic. O, będzie ok. No i moi drodzy, oczywiście będę jechał drogami krajowymi, tak jak obiecałem. Widz napisał w komentarzu, także nie może być inaczej. Jak widzicie, jest tu już drobna, lekka zmiana, bo sobie huba ściągnąłem. Zobaczymy, jak to będzie się sprawdzało. No, ten mi się w tej chwili bardziej podoba. Jeszcze jest ten minimal hub, ale on coś tam mi nie do końca pasował. Nie wiem dlaczego. Ja lubię mieć te informacje, mówię wam szczerze. No każdy z nas lubi inaczej. Także ja lubię mieć te informacje, które na przykład dystans mi pokazuje, czy tam te wszystkie, wiecie, informacje dosyć dla mnie przynajmniej ważne. Ale każdy ma co innego. Natomiast ten hub fabryczny faktycznie mnie denerwował. A to... No, to jest tak dosyć fajnie, słuchajcie, tutaj zrobione, że na górze mamy fajnie to... Na żywca wyjeżdżamy. O. Zobaczcie, pięknie, naprawdę. Jest to tak fajnie zrobione. Jestem tak zachwycony tymi, tą przebudową tej całej Polski, że aż chcę was zabrać w trasę. Natomiast weźmiemy sobie, może i trasę troszkę dłuższą zrobimy niż mamy z samą dostawą. O, zobaczcie, Poczta Polska stoi. No przepięknie. I myślę, że... No oczywiście będziemy jechali w miarę... Odmeldowuje się. Możliwości realistycznie. I to jest, jak widzicie, w tym momencie mała wada. Słuchajcie, malutka, drobna wada, jeśli chodzi o to przeróbki, bo musicie się domyślić, gdzie wy macie ten towar odebrać. No ja się... O, ale się korek zrobił. Ja się domyślam, że miałem tam skręcić. To nam nie będzie, jak widzicie, aż tak... Dobra, tu sobie zawrócimy. Możemy jeszcze. Słuchajcie, no nie pokazuje nam to w jakiś tam sposób taki... Jakbyśmy sobie tego życzyli, ale z drugiej strony to jest też to, co mówiłem ostatnio, że jeżeli prawdziwy kierowca ma jechać, to też GPS mu nie pokazuje wszystko na 100%. Jery, jaki tu ruch. No tak, bo mam realistyczny ruch samochodu. Cierp ciało, co się chciało. No ale chcemy realistycznej jazdy troszkę w tym mieć, no to... To mamy, zobaczcie, tu stoją jakieś, nie wiem, imposty, czy co tam stoi na przystanku. Czemu na przystanku stoją, nie wiem, ale jest przystanek. Dobra, jedziemy, bo... Nam czas ucieknie. Z drogi śledzie, bo Yuken jedzie. Aha, już uszkodzenia, dobra. Mógł zahamować, kurczę, no. W mieście 50-ką się jeździ, a się nie szaleje. Ja od razu wam mówię, że sobie troszeczkę będę chciał tą trasę, tak, do Katowic myślę, że będzie git, bo tutaj do Niemiec to nie mamy co jechać, byliśmy ostatnio w Warszawie, Berlin, system gotowy. Natomiast ja sobie tą trasę troszeczkę, moi drodzy, ustawię na mapie, żeby po mojemu była, w sensie, żebyście mogli zobaczyć fajne miejscowości i ich... uroki, przynajmniej te, przez które gdzieś tam mi się zdarzało przejeżdżać i było naprawdę fajnie. I było naprawdę mega, bo wiecie, jechaliśmy sobie ostatnio do Berlina i tam tylko McDonaldy mogliśmy i Orlena podziwiać. No dobrze, zobaczmy, więc... A jeszcze nie mam GPS-a? Co to się stanęło? Jeszcze nie dali mi GPS-a. A, naczepy nie podłączyłem, dobra. No, także ten hub mi się wydaje taki lepszy. Jedyną mam taką uwagę, jakby ten hub troszeczkę bardziej z prawej strony był, to spoko, ale zobaczcie, że lusterko mam nadal włączone, tak, bo nie wiem, czy to widzicie. To można oczywiście wyłączyć przez F3. Natomiast zobaczcie, widzowie, że mamy to lusterko, to prawe lusterko, takie naprawdę minimalistyczne. Myślę, że jest to całkiem spoko, nie? Dobra, słuchajcie, my sobie zmienimy troszkę trasę. Polecimy ze Szczecina na Koszalin. O. Na Koszalin sobie polecimy i tu nas przez Bydgoszcz. Nie, ja bym wolał, żebyśmy też nie jeździli, wiadomo, tymi
Nie chciałbym tylko jeździć tymi. Tutaj bym chciał w ogóle przez Wałcz jakoś przejechać, czyli druga trasa będzie tędy. A później to już zobaczymy. No niby S dziesiątką. Nie chciałbym aż tak, widzowie. Tak sobie naokoło. A widzicie, zmienia mi się. Ale dobra, będzie Wałcz. Okej, może tak być. Piła, tutaj sobie polecimy. To ja myślę, że tutaj tą S5, bo jeszcze jest nieodkryta. No i co? A czwórką to chyba nie, widzowie. A czwórką to chyba nie. O, to teraz to mi się wszystko już popsuło. Czekajcie, to jeszcze raz. Tak, rozkmina, którędy pojedziemy. No dobra, pierwsza decyzja jest taka, lecimy na Koszalin. Czyli nawet tak, o, na S11, dobra. Czyli lecimy na Koszalin. Później chciałbym tą też jedenastką. Ja tu chciałem przez Wałcz jakoś jechać, czyli chciałbym. Wałcz Piła, to może jakoś uda nam się tak przestawić. Udało nam się, dobrze. Tam przez Bydgoszcz nie musimy dziesiątką. No to teoretycznie możemy tą piątką jechać tu. I by wszystko pasowało. No dobra, to tam kawałek A4 podjedziemy, bo tu chyba zbyt dużej jakby nie mamy możliwości, aczkolwiek moglibyśmy trochę jakoś tam tutaj zakręcić o tą trasę, żeby to nie było takie, wiecie, zbyt łatwe. O, widzicie, dobra, przez Bytom pojedziemy tutaj Chorzów, pięknie, dobrze. To mi się podoba. Troszkę sobie dodałem tych kilometrów. Drogę. Kilometrów, widzę. Troszkę sobie kilometrów dodałem. A co? Wieziemy jakieś paliwo, żadna rewelacja to nie będzie. Zobaczmy, czy światła mamy włączone. No niby mamy. I właśnie ten hub mi się zazwyczaj podoba, żeby, wiecie, on mi te informacje typu paliwo pokazywał, chociaż wiadomo, że akurat w kokpicie ciężarówki to my tą informację mamy, ale ja lubię mieć, czy to... Jedyna rzecz chyba, której ten hub nie pokazuje, z tego co zauważyłem, to na mapie nie widzę, żeby on pokazywał nazwę. Cój? Nie widzę, aby na mapie. O, no dobra, dzięki ziomuś. O, tam już coś jedzie, jakiś kamperek. No fajnie, fajnie. Chyba nie pokazuje ten hub nam w tej chwili nazwy drogi. Znaczy numeru drogi, tak? To nazwijmy. To jest jedyne, co zauważyłem. Jakoś ładniej mi to. Więcej jest informacji, tak, też jest stan konta, data, czy data przyjazdu, że w czwartek o 20:58, czyli jak nas GPS prowadzi, odległość, liczba godzin do przejechania, także wiadomo, prędkość, także wszystko myślę, że całkiem spoko. O, tutaj Na rondzie 1, 2, 3, zjeździliśmy. próba sprayu, dobrze to zrobili, słuchajcie, fajne widzowie, fajne. Jedno, co wam powiem odnośnie modyfikacji tej Zjeździliśmy z ronda. Poland Rebuilding, to jeżeli już jeździcie przez te miejscowości, to tu już się szaleńcza jazda kończy. Tu już naprawdę kończy się szaleńcza jazda na dzikusa, bo naprawdę macie dużo dodatków porobionych i możecie się powiesić na wszystkim. Tak, wiem, na czerwono się pali, mówię o szaleńczej jeździe, no jak troszkę przekroczę prędkość, to Trzymaj się się nic nie prawej, stanie, ale... a następnie skręć w prawo. Mówimy, widzowie, o szaleńczej jeździe. Ja myślę, o wiem, tylko teraz Skręć w prawo. musiałbym się zatrzymać chyba. Gdzie tu się mogę zatrzymać, żeby dla widza muzyczkę włączyć? A tu jest, myślę, jakaś taka... Nie, to tak raczej na moście, to tak niekoniecznie. Zobaczcie, oczywiście ten asfalt jest taki ładny, bo mam też tego moda na realistyczny asfalt. Jedyne, co wam mówiłem w ostatnim odcinku też, to mam wrażenie, że troszeczkę po zainstalowaniu tych wszystkich dodatków, ale myślę, że to jest tak po prostu zoptymalizowane, żeby to działało i nie lagowało jakoś, no bo jednak dużo jest tych budynków pododawanych, dużo naprawdę obiektów, ale mam wrażenie, że troszeczkę ta cała, bym powiedział, grafika na tym ucierpiała, w sensie, że ostrość jest taka zbyt rozmyta, jeśli chodzi szczególnie o odległość. I to nie jest kwestia moich ustawień, bo ja mam wszystko na ultra. Jak ściągałem plik dev, to również był na ultra. Także to też, żebyście wiedzieli, że to nie jest, że ustawiłem na mało. Ale trudno, no to jakby też, wiecie, nie narzekajmy. Co, wyjedziesz mi tym kamperem? No jedź.
Oni tak strasznie lubią mi wjeżdżać pod nos. Niech będzie, że jazda na zamek. No, jest realistyczny ruch, także robi wrażenie. I to jest widzowie Szczecin. Znaczy już ze Szczecina będziemy zaraz wyjeżdżali. Mamy Biedronkę. Słuchajcie, zobaczcie, jakie przejścia dla pieszych realistyczne. Ja musiałbym się tu gdzieś zatrzymać. Może światła będą. Chciałbym wam muzykę włączyć. Dobra, tu na awaryjnym nie. To potem się do ruchu nie będę mógł włączyć, to jest taki ruch. Że jadą, a jadą, zobaczcie, jeden za drugim. To oczywiście, no, jest zgodne z prawdą. Zobaczcie, jakie ładne te tablice porobili, no, takie typowo polskie, nie? Także realizm jest według mnie naprawdę pierwsza klasa. No, tylko jedyne, tak jak mówię, no, na tym hubie, na mapie mogłaby widnieć nazwa drogi, jaką jedziemy, czy numer drogi. Ja go tutaj nigdzie nie widzę. Nie, tam więcej nigdzie nie ma. To jest jedyne, co uważam, że byłoby fajnie, nie? Zjedź w prawo. Jakoś tak się przyzwyczaiłem, że na tamtym starym hubie to było, ale to nie jest też, wiecie, jakaś tam rzecz może super istotna. A nie, jest, dziesiątka, dobra, pokazuje. Pokazuje, czyli po prostu ten hub o wiele rzadziej pokazuje. Nie tak często jak ten poprzedni, ale pokazuje. Jak widzicie, tu jest też masa drzew pododawanych, takich rzeczy, więc także ja się nie dziwię, jeśli oni troszkę może zoptymalizowali to, no bo wiadomo, że pewnie twórcy mieli ten wybór, tak? Albo troszeczkę z ostrością to zoptymalizować, albo... Trzymaj się lewej strony. Albo by nam, wiecie, lagowało, no wiadomo, że nie chcemy, żeby lagowało. Mam nadzieję, że dobrze zaznaczyłem, autostradą nie miałem w planach jechać. Szczególnie, że my mamy jechać na Koszalin teraz. Czekajcie, gdzie jest nasza mapa? A, tutaj nie działa to inaczej. Dobra. Aha, na Nowogard jedziemy. Dobra. Dobra, dobra, dobra. Nowogard. Super, zobaczycie Nowogard. Ja już nawet, jak już tu jedziemy, to i nawet bym może zahaczył o Międzyzdroje, ale dobra, darujmy sobie. Przez Koszalin, spoko, spoko. Niech tak będzie. Jak już tutaj wyszedłem do menu, czyli mogę tu wyjść do menu. To jest też ciekawe, bo raz można, raz nie można. Mnie to dziwi, widzowie, że raz można, raz nie można do tego menu. O, macie muzyczkę, proszę bardzo. Tak, teraz można jechać. Niektóre mody, słuchajcie, coś psują, że podczas gry nie możecie escape'a i wam jest napisane, że zatrzymaj ciężarówkę. Także jeszcze nie doszedłem do tego, który mod, bo któregoś odinstalowałem. Ostatnio zresztą robiłem masę porządków w modach. Jeszcze chcę wam nagrać to realistyczne mody w praktyce i tutaj ten hub z pewnością też do nich się będzie zaliczał, bo ja raczej powiem wam szczerze, że raczej przy tym hubie już zostanę. Także dziękuję ci, drogi widzu, że mi dałeś znać. Ja chciałem je znaleźć, ale gdzieś nie mogłem się zdecydować, które. A od polecenia jest lepiej, no to tak działa, nie? Słuchajcie, to tak działa, jak fachowca szukacie, to też... Jak na przykład ma wam, nie wiem, płytki położyć czy coś, no to wiadomo, że z polecenia często, jak ktoś nie spieprzył roboty i jest fajnym fachowcem, no to... I na przykład waszemu koledze zrobił fajnie, no to wiadomo, że z polecenia lepiej, nie? Jedź prosto. O, jest, szóstka pokazuje. Dobra, to czyli działa jak trzeba. Okej, czyli cofam te słowa. Po prostu rzadziej pokazuje numer trasy, a tak generalnie jest spoko. Jeśli prędkość przekroczę, też mi pokazuje ten hub, więc jest spoko. Mam to do góry, poza tym mam swój licznik, który też mi wszystko pokazuje. O, aż na czerwono ciężko by było nie zauważyć. O, mamy pierwsze roboty drogowe, widzowie, wjeżdżamy do Nowogardu. Widełki światłowe. Zwężenie. Tam jakaś pani z wózkiem, widzę, pomyka, nie wiem, czy to widzicie, patrzcie. A nie, teraz nic stąd nie... O, patrzcie, są właśnie krokodylki. Ostatnio nie miałem okazji wam ich pokazać z bliska, to teraz możecie zobaczyć, stoją za mną krokodylki. Troszeczkę tak się przyczepili mi do tyłka, że nawet jak do przodu podjadę, to... Ty, gościu, bo mi zaraz tyłek wjedziesz. Dobra, może zobaczycie ich później. Może zobaczcie, jak ładnie. No to aż się prosi, żeby z tego miniaturkę zrobić. O, z tymi krokodylkami, słuchajcie. Aż się prosi, żeby taką miniaturkę tutaj cyknąć. Krokodylki w tle.
O, 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 może jeszcze ta. O, to będzie miniaturka, widzowie. No jedźcie, ile tam stać można. Dobra, jedzie, ale się korek zrobił. No i tutaj widzicie, tych pracowników faktycznie trochę jest. Koparka stoi, coś tam się dzieje, kopią jakieś rury, kanalizę, czy tam nie wiem co. Także pięknie. Krokodylki chyba mandatów nie dają, widzowie, bo jeszcze żaden mnie... Także one są raczej w formie takiej, że po prostu są. Zobaczcie, tutaj kolejne roboty drogowe. Jakby wiecie, tego już nie będę analizował, czy w Nowogardzie tak jest, czy tak nie jest, bo pamiętajcie, że to może być stan, który faktycznie był parę lat temu. O, zahaczyłem o gościa. Tak się na budowę, słuchajcie, zapatrzyłem, że troszkę gościa tam trąciłem na czepę. Delikatnie. Wy co, przechodzicie przez te przejście dla pieszych, czy nie? Jest dużo dodanych naprawdę ciekawostek. Ja nie wiem, czy właśnie z jakich względów chcę jechać. Przekonacie się, widzowie, dlaczego chcę jechać przez Wałcz? Dlaczego nadrabiam trasy? Bo to jest wycieczka krajoznawcza, to nie jest jakiś kurs taki, wiecie, że tylko żeby jak najszybciej dojechać. Bo wiecie, że takie kursy też czasem robię, jakieś ekstremalne, a to ma być realistyczna jazda, w której wam chcę pokazać. I dlaczego ja chcę jechać na Koszalin i tam zahaczyć o Wałcz, ale to się dowiecie w praktyce. Zobaczcie, straże pożarne, idealne. Gorzej to troszkę z karetkami wygląda, jak widzicie, jedzie karetka, która no jest żółta. I taka ambulance napisane, taka średnia bym powiedział. Ale generalnie zobaczcie, też impost, reklamy, o, fotoradar, także jest naprawdę tutaj tyle szczegółów pododawanych, że... Mi się aż nie chce w tym momencie, wiecie, jakoś tutaj grzać, zapieprzać. Tylko jadę tak w miarę kulturalnie, żebyście mogli sobie zobaczyć, no po to... Po to, słuchajcie, też taką porę dzienną wybrałem, nie? Tam pewnie widzicie teraz na hubie, że spłacono kredyty i zapytacie, o co chodzi, Juken, czemu kredyty? Bo nie wiem, czy to było w poprzednim odcinku, jak robiłem zakupy, ja to chyba robiłem poza odcinkiem, miałem wam o tym też powiedzieć, jak będzie odcinek z relacji z mojej firmy. Więc od razu wam powiem, że chyba wziąłem, ja wiem, z 5 albo 6 kredytów najdroższych. Żeby jakieś raty były, żeby były koszty, żeby sprawdzić, bo po prostu mi te pieniądze już w tej chwili tak tutaj wpływają od tych pracowników, że chciałem, wiecie, żeby firma też miała jakieś koszty, żeby sprawdzić, czy sobie będziemy dawali radę, jak będą jakieś kredyty. No i oczywiście wiadomo, że dajemy radę, no co mamy nie dawać rady i co? No zobaczcie, no mówię, tutaj ten robotę też robi ten asfalt, nie? Który, ten samolot jak nisko lata, co on tam? Co to tam jak nisko? Słuchajcie, no na pewno robotę robi też ten asfalt, ale to jest ten dodatkowy mod, ale mówię o modach, to ja wam nagram odcinek. No niestety, póki co jeszcze jest dziubanie kierownicą, ponieważ no jeszcze nie mam kierownicy, ale myślę, że się w najbliższym czasie dorobię, no to też będzie to przyjemniejsze dla oka. Nie chciałem, widzowie, kupować jakiejś najtańszej kierownicy, myślę, że jednak ten Logitech tutaj, mimo że jest naprawdę drogi, jedź prosto. No to jest najlepszy. Ja bym najchętniej na Wałcz odkręcił w prawo, ale jak widzicie, nie możemy. O, to czekajcie, ja muszę tu zwolnić. Szukam pretekstu, żeby zwolnić, wiecie? Nie wiem, może awarię jakąś mam. O jest, działa, brawo widzowie, udało się. Patrzcie teraz to. Patrzcie, kochani, teraz to. Patrzcie, widzowie. Nie wiem, co to pojedzie, ale... Nie, niestety tylko towarowy jedzie. No, ale jest on prawdziwy, prawda? No nie powiecie, że nie wygląda realistycznie. Takie towarowe pociągi w Polsce jakieś tam jeżdżą. Natomiast myślałem, że pojedzie PKP Intercity, ale to jeszcze nie ten przejazd. Bo jeżdżą prawdziwe PKP Intercity. Regio, zobaczcie, jaki długi ten towarowy. Faktycznie ma o, jaki prawdziwy, widzowie! Czy wy to widzicie? Faktycznie takie pociągi towarowe jeżdżą, a nie 5 wagonów, jak było to fabrycznie. 5 wagonów i nara. Także przepiękna sprawa. Przepiękna sprawa, no... Teraz chyba rozumiecie, dlaczego... Bo to jest taka... Ktoś powie, no dobra, Juken, a kurczę, ty ze skrajności w skrajność popadasz, bo z jednej strony krytykowałeś Polskę, że... Aha, bo to jest jeszcze stop dodatkowo.
A to już jak się nie zatrzymam, to się nic nie stanie, są przecież rogaty. Powiecie, że kurczę, Juken ze skrajności w skrajność, tak? No bo tak narzekałeś na tą Polskę, że się nie da po niej jeździć, a tutaj tak się zachwycasz, więc o co chodzi? No to już spieszę, moi drodzy, z odpowiedzią. Tu chodzi mi tylko o to, że DLC Polski, które kosztuje tam załóżmy 20 zł, jest niedopracowane i po takim DLC samym w sobie ciężko jest jeździć. Bo ta Polska nie jest Polską. Jakby tak, no wiecie, no niby jest Polska, ale no tam jest mało rzeczy prawdziwych. No bo to, że w Warszawie postawili Pałac Kultury, no to jakby nie... Wiecie, jedna jaskółka wiosny nie czyni, nie? A to po przeróbkach tutaj w tym Poland Rebuilding między innymi, no to sami widzicie, że robi wrażenie. Patrzcie, jedziemy sobie tutaj żabka jakaś. Zobaczcie, widzowie, wjeżdżamy do miejscowości, jest jakaś żabka, jest lotto. Zobaczcie jak... O, znowu Poczta Polska stoi. I zaraz będzie chyba to, co, na co czekam, bo ja tu, to chyba to jest ta droga właśnie. Zobaczcie, widzowie, tak, teraz zaczynam być już prawie pewien. Czy jesteście gotowi, bo zaraz zobaczycie, specjalnie zwolniłem, żeby nam przejazd znowu zamknęli, ale chyba się udało, zamknęli, dobrze. Zamykają znowu przejazd. Pięknie, widzowie. Słuchajcie, ja nie bez powodu, widzowie, moi drodzy. O, zobaczcie, jakaś IKEA. I na tym etapie ja już nie oceniam, czy faktycznie tak jest, czy nie jest. Znowu towarowy pociąg jedzie i znowu prawdziwy. Tak? No bo takie pociągi towarowe w Polsce faktycznie jeżdżą. Więc wiecie, jakby zmierzając tutaj do mojego przemyślenia, że cały czas uważam, że jak jest ta mapa Poland Rebuilding, to ETS, czy firma tam SCS, a ten znowu mi tu staje. Przecież rogatki są, chłopie. Koszalin. Cały czas uważam, że powinno tak być zrobione, że... W lewo. Że firma ETS powinna... znaczy SCS właściwie, no nie ETS, tak, no ale... Że firma powinna jakoś tam się dogadać i zapłacić jakiś mały procent twórcom Poland Rebuilding, bo naprawdę zrobili to kapitalnie. I to jest według mnie prawdziwe DLC. Patrzcie, roboty drogowe, zamknięta droga. Oczywiście jakbym się uparł, mógłbym tamtędy próbować jechać, no ale powiedzmy, że robimy jazdę realistyczną, to nie będę się tam pchał. Jeśli będziecie chcieli następny odcinek, w którym będę bardziej testował różne tam, wiecie, rzeczy, to z miłą chęcią, narażając się na to, że mogę ciężarówkę użyć. Pas. Brzydka cysterna strasznie, jakaś taka, nie wiem, Neste Oil. Niby na stację benzynową, to taka chyba paliwowa, ale jakaś strasznie brzydka. Wiesz, zobaczcie, no tej trasy za dużo póki co nie zrobiliśmy, bo raptem może 100 km, a poziom zachwycenia i zwiedzania jest no niesamowity. Zobaczcie, ile jest naprawdę budynków pododawanych, tych miejscowości. I nawet, słuchajcie, jadąc... Przez lasy, tak, widzowie, przez lasy można być. Zjedź pierwszym zjazdem. Jadąc przez lasy również można być zachwyconym, zobacz, jakieś objazdy, coś, no. Mówię, specjalnie tu wziąłem trasę trochę, o, do góry jedzie jakiś osobowy, ale już nie zdążę zahamować, żeby wam go pokazać. Zjedź pierwszym zjazdem. Także jesteśmy, słuchajcie, w Koszalinie i lecimy na Wałcz. Zjedź z ronda. Że naprawdę sami chyba teraz rozumiecie, no nie wiem, napiszcie swoje zdanie, czy to wam się też tak podoba, jak patrzycie, czy ja się troszkę... O, Sławomir nawet na reklamie występuje. O, multikino jakieś, no pięknie, MediaMarkt. Więc możecie, drogi widzu, możesz dać znać w komentarzu, czy tobie to też się tak podoba, jak tak patrzysz teraz z mojej perspektywy, to wszystko, co mijamy, czy to ja tak trochę wymyślam, już wydziwiam, że to takie fajne. Znaczy wiadomo, zawsze moglibyśmy powiedzieć, że coś mogłoby być lepsze. Tak jak naprawdę to do wszystkiego się można doczepić. Tylko moje pytanie brzmi, po co, tak? Szczególnie, że jest to projekt, który jest jakby no całkowicie darmowy, no bo ściągnięcie Poland Rebuilding, nie płacicie nic. Więc jakby, no tutaj wiecie, no czepianie się trochę byłoby bez sensu. Ale zawsze coś może być lepsze i ja wiem, że są jakieś tu niedoskonałości, natomiast w tym odcinku absolutnie
słuchajcie, nie mam zamiaru się skupiać na jakichś niedoskonałościach, tylko raczej na tym, co jest fajne, co mi się podoba i to raczej chcę wam pokazać. To naprawdę każdy szczegół. Zobaczcie, nawet przejście dla pieszych, te drogi, jak są od siebie, wiecie, fajnie odgrodzone i też widać, że ta przerwa między... Oj! Znaczy te drogi, mam wrażenie, że też są tutaj troszkę szersze, nie? Zobaczcie, po prawej, po lewej stronie są te takie, no powiedzmy, hopki, które mają... Ja nie wiem, jak to się fachowo nazywa oczywiście, i między pasami ruchu też chyba, patrzcie, jest? Nie działa. A jest, działa! Słyszycie? Są te takie hopki, że jak wiecie, ktoś miałby przysnąć, to że się obudzi, nie? Zobaczcie, no oczywiście tutaj robotę też robi ten mod z asfaltem, nie będę mówił, że nie. I też nie chcę, wiecie, jakoś kamerą, bo ja bym musiał chyba z 40 na godzinę jechać, żebym wam kamerą obracać. Bo ja niestety tak mam, to jest moja wada, widzowie, że jak jadę w kabinie, jest wszystko dobrze, o. A jeżeli zaczynam się bawić kamerami, to zawsze gdzieś... O, bobolice, patrzcie. Tędy chyba nie przejeżdżałem jeszcze. Jak wiecie, zaczynam się bawić kamerami, to zawsze gdzieś przydzwonię. To już jest norma, nie? Cały Yuken. Prawda, wiecie, no. Każdy szczegół tutaj. O, tu jakaś chyba komenda policji. Ale, o, widzicie? Tu, no już dobra, nie będę się zatrzymywał. Troszkę nierealistyczny radiowóz stał. O, tu jest troszkę nierealistyczny radiowóz, bo takich radiowozów już przecież nie ma. No ale dobra, mamy Orlena, widzowie, MediaMarkt, no zobaczcie. Zobaczcie, jak ładnie. Na szczęście nie musimy tankować, więc nie zajeżdżamy na Orlena. Nawet tutaj chyba byśmy nie mogli. Jest to bardziej parking. Mechanik. Kolejna żabka, kolejne lotto. Także zobaczcie, naprawdę robi to jakaś stokrotka. O, i zobaczcie to teraz. Widzicie? Między pasami ruchu są też... Oj, no właśnie, to jest moje bawienie się. Między pasami ruchu, zobaczcie, jak jest dopracowane, jeśli chodzi o pasy ruchu, tak? Są te wszystkie też znaki drogowe. Jest taki totalny realizm. Już o domkach nie mówię, nie? Także drogi bardzo ładnie zrobili i mi tu naprawdę, słuchajcie, nawet frajdę sprawia jazda gdzieś tam przez las. Widzicie, jakieś tam rosną, kurcze, nawet zielsko zostało dopracowane na polu. Zielsko na polu rośnie i nawet to jest, słuchajcie, dopracowane. Także, o, jakieś snopki siana, no naprawdę, jest dużo szczegółów. Bardzo dużo, nie? Traktor tutaj wyjeżdża z pola, no naprawdę, szczegóły nieziemskie. Także jestem, słuchajcie, zachwycony tym. Jestem naprawdę zachwycony. Zbliżamy się chyba do tego voucha. Jedyne, co właśnie zauważyłem, to troszeczkę... O, widzicie budynki na przykład teraz. One się wczytują tak z skalowanie dystansu troszeczkę tutaj. Ale to nie jest kwestia, że u mnie, tylko to tak... A, Szczecinek. Czyli to tak po prostu jest. Natomiast, no... Zjedź z rąbka. No co zrobisz? No nic nie zrobisz, ale to już wiecie, narzekać by zawsze na coś można, tylko... Jeżeli ja na przykład mam teraz do dyspozycji, no dobra, wczytują mi się te różne budynki później, okej. Okay. Trudno. Idziemy. No trudno, później się wczytują. No to wolę tak, niż by na przykład cała gra miała lagować, nie? Na rondzie zjedź pierwszym zjazdem. Zobaczcie, tu każdy szczegół, te słupki na środku drogi od, po prostu ze strzałeczką, tak, ze znakiem drogowym, gdzie jechać. Oczywiście w realu wiadomo, że tak jest, no i tutaj też to macie, zobaczcie, naprawdę dużo, dużo szczegółów, które gdzieś tam moim zdaniem robią robotę, nie? Jakaś policja stoi. To też nieprawdziwa. I zobaczcie, wjeżdżacie do takiego lasu. Czy to nie jest piękne? Zobaczcie, wyjeżdżamy ze Szczecinka. Czy to nie jest piękne? Meduskę by trzeba pozdrowić chyba. Meduska, Kongo TV. Bo Meduska ze Szczecinka przecież jest.
prawo. No zobaczcie, no naprawdę, no, no robota jest... O, vouch, prawo. Znowu jakieś roboty drogowe. Skręć w prawo. Zobaczcie, jak to jest naprawdę te szczegóły zostały... Tu jakaś koparka stoi, tu jakaś kostka brukowa, tu jakieś artykuły spożywcze, no naprawdę takie szczegóły, że... Że mega. Dobra, będzie zaraz, widzowie, vouch, więc mam nadzieję, że zobaczycie to, co wam chciałem pokazać. Ale zaraz się przekonamy. Nie wiem, gdzie, którędy ja muszę jechać. To się zaraz też dowiemy. Nie chciałbym się za bardzo zatrzymywać, aż trochę mnie kusi, żeby na wprost jechać, ale ta droga jest nieodkryta, więc raczej to nie tam. Aha, bo vouch Gorzów. Czekajcie. Aha, dobra, bo tu ta mapa teraz inaczej działa. Aha, a ja bym chciał jechać przez vouch, to wiecie co? Wolałbym jechać tędy. Wybrano cel podróży. Jedziemy prosto, widzowie, z pewnych względów. Trzymaj się prawej strony. Jedziemy prosto, dlatego że od tej strony do voucha nie wjeżdżałem. A chcę was koniecznie przewieźć przez vouch, bo może zobaczymy to, co byśmy zobaczyć chcieli. Tylko do końca nie jestem pewien, jak ja mam jechać. Nie wiem, jak na tym rondzie. W zasadzie na tym rondzie chyba na wprost bym musiał jechać. Zaraz się przekonamy. O, a może jadę dobrze? O, jadę dobrze, widzowie, jadę dobrze. Od innej strony jadę. No to wiecie, tak... Muszę trochę spowolnić ruch, bo chodziło mi właśnie, kochani moi drodzy, o ten przejazd kolejowy. A może się fuksem zamknie, co wy na to? Oj, kurczę, jakąś awarię silnika mam. No co ja zrobię? Coś mi tu rzędzi w silniku. Muszę wyjść sprawdzić. Muszę sprawdzić, kochani, co mi tu... Tam i nie trąbcie, mi tu rzędzi coś w silniku. No nie, no chyba się nie, chyba się nie doczekamy jednak. Szkoda. Bo to jest... No dobra, może... No nic. Nie jest wam dane zobaczyć PKP Intercity. Albo Regio, bo Regio też tutaj jeżdżą te prawdziwe takie chęciate. O, gościu na rowerze, no powiem wam. Ścieżka rowerowa. Przygotuj się do skrętu w prawo. 400 km nam do celu zostało. Tak jadę takim tempem niezbytnie, widzowie. Czy w prawo, a mnie kusi, żeby właśnie nie jechać tamtędy. Przeliczam trasę. Tylko żeby pojechać tu i w prawo. Bo może to był drugi przejazd. Bo tu nie ma... Ue, tu nie wolno. Jedź prosto. To jest jednokierunkowa. Czekajcie, to ja coś skopałem. No dobra, trzeba zawrócić. No dobra, jedziemy tu. Ale tam mieliśmy nieważne... Dobra, tam. Jedziemy tędy. Nie wiem, gdzie jedziemy, ale jedziemy. Jest niekończąca się trasa, widzowie. O, przejazd kolejowy. To jest ten przejazd kolejowy, który chciałem wam pokazać. I tam niepotrzebnie się zatrzymywałem. Nie, to nie jest ten przejazd, bo tu nic nie jeździ. Ale dobra, nie jeździ, ale jednak stoi. Patrzcie. Patrzcie, moi drodzy. Region. No, czy to nie jest piękne? Jak stop, to stop. Widzowie, czy to nie jest piękne? No ja wiem, że można by ten pociąg, ktoś powie, że nie jest jakoś tam dopracowany w 100%, no ale... czy to nie jest piękne? Czy jednak dobrze, że tutaj odbiłem. To jest naprawdę wycieczka krajoznawcza po Polsce, nie tyle kurs, jadę sobie paliwo, sobie wiozę i tak sobie jeżdżę, nie? To sobie skręcę tu, a to sobie skręcę tam. A co? Trochę przyspieszymy. O, zobaczcie, jakie piękne lasy. Ile drzew dodanych w porównaniu z wersją, no już pominę, że wersji klasycznej w DLC, no nie macie tej drogi w ogóle, więc możecie o niej zapomnieć. No ale zobaczcie, ile szczegółów dodanych, naprawdę. A to też mi się podoba, bo widzę, że tutaj mi też pokazuje...
Trzymaj się prawej strony. Samym Volvo mi pokazuje na przykład ograniczenie prędkości też. Więc jest spoko. Zobaczcie, jakieś roboty drogowe, coś, no naprawdę. Takie szczegóły, nie? Drobiazgi, a jednak robią robotę. Niby w prawo mi każe jechać, a co ona mi tam zmieniła, tą drogę? Przygotuj się do skrętu w prawo. Czekajcie, czekajcie, widzowie, co ona mnie tutaj w prawo? Albo ona mi z powrotem tam każe jechać. To już można usunąć. Dobra, czyli do drugiego punktu jedziemy. Możemy jechać w prawo, a potem w lewo za stacją benzynową. Nie ma problemu. Nie ma problemu, możemy tak jechać. Skręć w prawo. Możemy tak jechać. O, dobra, już będziemy kulturalni ludzie. Ja sobie skorzystam z okazji i sobie przynajmniej coś do picia, widzowie, przyniosę. Dobra, widzowie, szybka pauza była, bo czerwone światło. Ja musiałem sobie przynieść kawkę, bo trasa okazuje się dłuższa niż zakładaliśmy na początku. No ale sami widzicie, że tutaj raczej nie da się inaczej. No, gdzie mnie tym? Piła. Wjeżdżamy do piły. Już naszym oczom ukazuje się Dejgel, zwany DHL-em. Wiecie, ja nie chcę jakby też tak w 100% oceniać, czy takie coś naprawdę istnieje, czy nie. Zwracam uwagę na dużo szczegółów, nawet jakby część rzeczy w pile była wymyślona. No to i tak myślę, o tu jakiś sklep wędkarski, po lewej mamy McDonalda, widzowie, zobaczcie, i to tylko kogoś nie tryknął. Tak sobie patrzę. Dobra, zatrzymamy się, bo zaraz kogoś wjadę. Przydzwonię zaraz. Zobaczcie, jaki ładny McDonald's. No to też, jakby nie patrzeć, ktoś pracy w to włożył. No, oczywiście można powiedzieć McDonald's jak McDonald's, no ale jak na ETS-a, no to o, Isle of Poland, tam jakieś PKO, to jakiś kiosk ruchu. Tam mamy Kauflanda, także słuchajcie, no robi to wrażenie. Według mnie robi to wrażenie. Nie? Dużo takich szczegółów, które naprawdę są mega, nie? Jedziemy. Także warto było przez tą piłę tutaj jednak pojechać. Jak widzicie, no jedziemy no troszkę naokoło. Orlen kolejny. Jedziemy troszeczkę, widzowie, naokoło. No nie oszukujmy się, no bo ta trasa... Do skrętu w prawo. Ta trasa jakiego skrętu, jak ja na wprost jadę? Jedź ty, gościu, wolne rondo. A tam się coś, kurde, zadziało. No ładnie. Jakieś roboty drogowe, słuchajcie, na lewo. Droga zamknięta, kopią asfalt. O, patrzcie, i faktycznie ten łopat. Tylko jak zwykle, czterech stoi. Tam trzech stoi, gada, jeden kopie łopatą. Ale zobaczcie, też jego ruchy są w jakiś sposób fajnie zrobione, że nie wygląda jak taki rasowy NPC, tylko coś tam jednak robi. Do betoniarki. No sróże betoniarka na... Raczej asfaltem powinni zalewać, a nie... Co oni tu robią? Znaczy nie ci robotnicy drogowi, tylko ci tutaj na drodze. Halo, jedziemy. Jedziemy, nie ma. Następny. No co oni tu robią? No i jeszcze ja mam kolizję? Serio? Przepraszam bardzo, z jakiej racji ja dostaję mandat za kolizję? Dobra, jedziemy prosto, bo to teraz GPS mi troszeczkę zgłupiał. O, przystanek autobusowy, także dużo naprawdę takich rzeczy, które no bardzo mi się tu podobają, nie? Wiele takich właśnie szczegółów, które gdzieś tam, wiecie... Robią robotę, nie? Te szczegóły, no, robią robotę, nie oszukujmy się. Jakiś Carrefour. Zameczek zabytkowy. Przynajmniej wygląda na taki. Nie mogę się, wiecie, aż tak skupiać na oglądaniu, bo jednak jestem kierowcą.
Skoro ustaliliśmy w miarę realistyczną jazdę, to tak nie mogę w auta wjeżdżać. Może mi jakiś baran we mnie wjechał, to już inna sprawa. O, jedzie pociąg, widzowie, patrzcie. Na lewo. Zobaczcie. Nie powiecie mi, że to nie wygląda jak prawdziwy pociąg, który jedzie gdzieś tam do Piły. No przepięknie, nie? Taki kanciaty typowy TLK. Dobra. Zobaczcie, drzewa są pododawane, jest naprawdę taki no mega, mega realizm, że nawet jazda taką... Znaczy, powiem wam szczerze, no przy tym jak ta Polska została teraz rozbudowana w tym promocie i Poland Rebuilding, to większą frajdę mi sprawia jazda taką... A następnie skręć. Okej, brawo. Jazda taką krajówką niż autostradą, nie? Większą frajdę mi to jakoś sprawia, mimo że widzicie, jedziemy wolno, ale jednak tutaj klimaty, które mamy, to... Trzymał się? No jak puszcza, to jedziemy. Że jest to mega. Jest to naprawdę mega zrobione. Dużo szczegółów jest pododawanych, nawet jak są jakieś, powiedzmy, no, firmy przy drodze, są właśnie jakieś tam koparki czy coś, to one pracują, tam coś się dzieje. Wiecie, nie, że tylko tak coś tam stoi, bo stoi. O, zobaczcie, tu mamy jakiś czołg. Ktoś tu zdjęcia robi jakieś sobie przy czołgu. Policjanty z drugiej strony stały. Przygotuj się do skrętu w prawo. Że przepięknie. Nie wiem, jak mnie tutaj prowadzi ten GPS, już jadę po GPS-ie. Chociaż mam wrażenie, że powinienem w lewo jechać. Takie prawo, chyba prosto. A, bo my w Wałczu jesteśmy znowu, widzowie. Znowu nas do Wałcza zaprowadziło. A tędy jechaliśmy już. Pamiętam po Poczcie Polskiej. Chociaż jednak... Nie, tą drogą raczej nie jechałem. Z Wałcz. Chyba nie. Zobaczcie, jest naprawdę pięknie to zrobione. Dobra, takie kółeczko zrobiliśmy tam w okolicach Piły Wałcza, ale nic się nie dzieje, bo... Przygotuj się do skrętu w prawo. Bo sami widzicie, że jest. To skręć w prawo. Jest tu co podziwiać. Udało się na szczęście w gościa nie wjechać. O, Dejgel przyjechał, słuchajcie, przesyłkę komuś tam przywiózł. Dobra, lecimy. Chciałbym mapę zobaczyć w ogóle. Będziemy jeszcze raz pewnie przez ten przejazd kolejowy przejeżdżali, a może w końcu się załapiecie, widzowie, na PKP Intercity. Jadę specjalnie trochę wolniej. Ale to jest to chyba ze stopem, więc... No, bo tu już jechaliśmy tędy, także to nie jest ten przejazd, który się zamyka. Tylko ten ze stopem. A już widzieliście ten pociąg, to nie będziemy się zatrzymywali. Już tędy jechaliśmy, ten traktor, pamiętacie? Dobra, no, mapę bym sobie zobaczył, ale... Ale niestety się nie da. 400 km do celu. Dobra, takie kółeczko sobie zrobiliśmy. A co? Kółeczko dla widza, słuchajcie. Kółeczko dla widza. Bo obiecałem zwiedzanie, no to wiecie. Tu nie jedziemy jakoś na czas. Dojedziemy akurat na 23, także myślę, że ten cały dzień uda nam się wykorzystać na jazdę. Na razie za wiele nie przejechaliśmy, bo wyjeżdżając ze Szczecina jesteśmy dopiero w Pile. Więc jak widzicie, na czas my tutaj nie lecimy. Trzymaj się prawej strony. Siódemka? No niestety nie ma już firmy kurierskiej Siódemka. A szkoda, no bo korzystałem kiedyś z ich usług, jak wysyłałem paczki. Bardzo fajna firma. Polska. Nie wiem, co tam się zadziało, że ta firma kurierska upadła.
No to już od wielu lat chyba tej firmy nie ma, także to widać, że niektóre rzeczy to też pokazuje, nie? I tak by absolutnie nie można, wiecie, takich szczegółów się czepiać, no. W moim odczuciu to nie ma się absolutnie co czepiać. Skręć w prawo. Ja w ogóle mam takie dziwne wrażenie, że my znowu w kółko jedziemy. Wiecie, muszę zobaczyć widzowie na mapę, bo znowu wjeżdżamy do Piły, nie? Co, on będzie mnie tak w kółko cały czas teraz wiózł? Nie, dobra, tam będziemy w lewo jechali teraz, okej. No to jeszcze raz jedziemy przez Piłę. No tak, takie kółeczko zatoczyliśmy. Tak sobie GPS zażyczył. Teraz będziemy musieli w lewo pojechać. Jakby znowu coś na prawym pasie się działo, to dla bezpieczeństwa na lewy pas. Gościu, na przejściu dla pieszych gdzieś stanął. Co ty robisz, chłopie? Tak się nie robi. Bardzo źle. Tak się nie robi. Bardzo źle, bardzo źle. Widocznie takie kółeczko musieliśmy tutaj, wiecie, zatoczyć, bo przez Wałcz was chciałem przewieźć, natomiast no nie udało mi się wam pokazać tego PKP Intercity. Szkoda, bo to też robi wrażenie, nie? Ale za to widzieliście fajnego towarowego pociąga, chciałby się powiedzieć, że fajny towarowy pociąg i to taki długi, konkretny, także dobra, idę sobie w lewo. Mógłbym od razu, ale byśmy przez tą trasę koło Wałcza nie jechali, także też to kółko no musieliśmy w jakiś sposób zatoczyć, nie? Wyjścia innego nie było. Dużo też jest pododawanych tych cystern, takich faktycznie, wiecie, chromowanych, błyszczących. A, znowu ta sama kolizja w tym samym miejscu, nie? To coś tutaj, to miejsce jest jakieś dziwne. Natomiast ta cysterna, która jedzie przed nami, jakaś taka dziwna, jest bardzo brzydka. Dodawali jakieś takie, nie wiem, to wygląda bardziej jak jakiś beczkowóz niż jak cysterna, nie? Takie jakieś brzydkie pododawali. Dobra, jedziemy. Do skrętu w prawo. Nie w prawo, Iwona, a skręć w prawo. Tylko w lewo. Aha, że tu w prawo, no dobra. I jeszcze, słuchajcie, jest taki mod, który pewnie sobie ściągnę. Dodatek do tych lusterek, a następnie skręć w lewo. Czyli na przykład jest coś takiego, że jeżeli znaczy możecie to zamontować, jeśli na przykład w manie montujecie te lusterka takie wewnętrzne, chociaż mi się to jakoś nie podoba. Zobaczycie, jak wam pokażę mojego mana, bo na słupkach tych, wiecie, tych słupkach pionowych macie po prostu lusterka, a nie na zewnątrz. One są z sensorem i oczywiście plusem tych lusterek jest to, że jak jakiś tam samochód was wymija czy coś, no to wam to lusterko świeci się ostrzegawczo, czy tam dźwięki wydaje. I to jest spoko. Natomiast mi się to osobiście, jak mam być szczery, wewnętrznie mi jakoś te lusterka się nie podobają. Lusterko musi być na zewnątrz. Mamy inspekcję transportu drogowego, moi drodzy. Ciekawe, czy mi dadzą mandat, pojadę trochę szybciej. Nie da, tam oni nie dają mandatów. Oni są tylko tacy, wiecie, żeby jeździć. Ale są, zobaczcie, ładnie dopracowane auto. Ktoś to mega dużo pracy włożył. O, czerwone światło, to akurat będziecie mogli ich ładnie sobie zobaczyć. W końcu w całości wam ich mogę pokazać. Oj! I też ciężarówka zjeżdża. O! Przepięknie. Dobra, S11, lecimy w stronę Poznania. Już trzeba do Katowic zmierzać. Już nie ma co teraz, widzowie, jeździć w kółko. Znaczy S11 będzie w lewo, a on mnie prowadzi na wprost. Nie wiem, gdzie on mnie prowadzi. GPS. Bo S11 byłaby na Poznań, a tak jakby jedziemy w prawo, to znowu w stronę Szczecina, więc ja nie wiem, co ja tam zaznaczyłem, czy to na pewno dobrze. Poznań prosto, Bydgoszcz, Koszalin w lewo. Aha, czyli niby Poznań prosto, no dobra. Skoro Poznań jest na wprost, to jedziemy na Poznań. Aż akurat chciałem ominąć, no jedź tą drezyną. Chciałem akurat ominąć jakoś, wiecie, stricte Poznań, bo Poznań jest jedynym miastem tutaj w tym całym Poland Rebuilding i promocie, który jedyne miasto, które jest w ogóle nieprzerobione. Jeszcze. Mam nadzieję, że to się oczywiście zmieni. Też pisaliście.
komentarzach, że niektóre... Mamy paliwo? No coś tam jeszcze mamy, nie będziemy się zatrzymywać. Że niektóre miasta jeszcze by było wam miło, jakby pododawali. Ja jak najbardziej zawsze to popieram, fajnie by było, miło. Jak najbardziej możecie takie komentarze zostawiać, że fajnie, żeby coś tam rozbudowali, bo wiecie, pewnie przyjdzie taki moment, że moje filmy będą miały tyle wyświetleń, co i sami twórcy będą do nich zaglądali, a co za tym idzie, czytali komentarze. A ja wtedy też z miłą chęcią nagram o tym odcinek. No teraz myślę, że jestem troszkę zbyt mały, żeby sobie nagrywać jakieś tam prośby o stworzenie czegoś. Trzeba mierzyć, wiecie, siły na zamiary. Powiem wam tak, jeżeli bym technicznie umiał to zrobić, bo ja lubię wyzwania i z miłą chęcią, jeżeli bym wiedział, jak to zrobić technicznie, to z miłą chęcią bym przysiadł i bym ten Poznań rozbudował. I to nie jest naprawdę żadne tutaj teraz rozaczenie, bo jakby mówię, że tego nie zrobię, dlatego że no technicznie pewnie dużo nauki by mnie to kosztowało. No wiecie, ja podam taki przykład, że uważam, że nie ma rzeczy, których byśmy się mogli nie nauczyć, jeśli poświęcimy na to czas, jeśli oczywiście kochamy to, co robimy, włożymy w to serce. Na takim przykładzie, słuchajcie, 2 lata temu chociażby nauczyłem się grać na konsolecie, jak DJ-e grają. Nigdy bym się DJ-em nie nazwał, bo nie chcę nim być, natomiast wiem, że umiem grać. Więc wiem, że jeżeli bym chciał takie coś mocno rozbudować, to pewnie bym się nauczył, natomiast to nie jest tak, że sobie poczytam w necie, bo wiecie, nauczyć się na konsolecie to jest dosyć wiedza jeszcze taka powszechna, prawda, i to można się nauczyć. No a myślę, że już jeśli chodzi o tworzenie map do ETS-a, to trzeba mieć jakieś specjalistyczne, wydaje mi się, oprogramowanie i też wiedzę. Więc raczej to nie jest tak prosto. Ale gdybym wiedział, jak to zrobić, to z miłą chęcią bym ten Poznań rozbudował. Sugerując się chociażby mapami Google, łącząc to wszystko z tym, co jest tutaj. Najtrudniejsze chyba, co by było w tworzeniu takiej mapy i myślę, że jest dla każdego, kto tą mapę rozbudowuje. Za to też, słuchajcie, to jest ogromny szacunek, bo pamiętajcie, my nie możemy się czepiać, że coś jest nieidealnie. Dlaczego? Dlatego, że ta mapa w Eurotracku, ona jest przecież skalowalna. Tak? Więc my nie możemy oczekiwać, no na przykład Warszawa jest fajnie rozbudowana, ale też nie możemy oczekiwać, że wiecie, będzie to 1:1 zrobione. Nie? Bo to nie jest aż takie proste, to też pewnie by dużo zajmowało miejsca, pamięci. No jedźcie, gamonie. Miejsca, pamięci i wiecie, pewnie też to trzeba tak zoptymalizować, żeby ludziom to nie lagowało. To nie jest tak, wiecie, bo różne komputery ludzie mają, tak? Ole tu korek! Ja cię kręcę, co tu się stanęło, widzowie? Pierwszy raz widzę taki korek, którego ja nie spowodowałem. Co tu się stanęło? Patrzcie, aż zwolnię. Zobaczcie, widzowie, jaki korek. I to nie ja go spowodowałem. Zazwyczaj takie korki były za moją sprawą. Dobra, jedziemy, bo zaraz pod górkę nie podejdziemy. Zazwyczaj takie korki były za moją sprawą, jak graliśmy w konwoje i tam czasem patce psikusy. Robiłem, zresztą dzisiaj wrzuciłem taki pierwszy odcinek, słuchajcie, na kanał, możecie sobie zobaczyć, polecam. Fany moment, jeśli chodzi o nasze konwoje. Niestety nie mogę, czy to Krystiana, czy patki zabrać właśnie na trasę po Polsce, mimo że chęci szczere miałem. Oni nie mają wszystkich DLC i to też testowaliśmy, sprawdzaliśmy. Jeżeli wam się właśnie będzie wyświetlało niekompatybilny, to znaczy, że jednak no nie macie tych wszystkich modów, nie da się tego obejść. A szkoda, bo moim zdaniem ten promot mógłby działać tylko na te DLC, które ktoś ma wykupione. Jeśli ktoś ma wykupioną Polskę całą, no to żeby mógł chociaż w Polsce z tego korzystać. To na pewno by wielu ludziom życie ułatwiło, no bo nie każdego jednak stać, żeby wszystkie DLC wykupić. Jest tego jednak sporo. Ja kupowałem gdzieś tak przez pół roku i to też to było tak na raty kupowane, że mam wszystkie DLC i też zawsze wam to polecam, jeśli będziecie chcieli rozszerzać swoje DLC,
czyli ogólnie mapę. Kupujcie w promocji na Steamie czy tam na Enebie. Po prostu obserwujcie promocje. Często są one w jakichś tam pakietach i każde poza West Balkans wszystko kupiłem praktycznie w promocji. Także jestem takim łowcą promocji, można powiedzieć. No ale wiem, że to jest wydatek na pewno spory. Nie wiem, ile wszystkie DLC, jakby tak samo West Balkans to już jest 70 zł. Plus tam powiedzmy Francja to już jest 100, tak? No bo 30 Francja. No i mamy całą masę jeszcze innych, także... Przypuszczam, że około 300 zł mogłem na całego Eurotracka już wydać. Tak może być. Dlatego no mówię, kierownica też musi troszkę poczekać, bo to wiecie, no z tych wyświetleń, z tych reklam nie ma jakiegoś tam hajsu ogromnego. Póki co to się tylko zwróciła sama inwestycja w Eurotracka. Komputer nowy też kupiłem, żeby móc nagrywać odcinki. Bo na starym komputerze to już nie byłem w stanie Eurotracka robić, niestety. Mimo, że nie był najgorszy, ale jednak już nie dał rady. Ale wam polecam, bo wiecie, ja pod odcinek chcę mieć jednak tę jakość jako ultra ustawioną, czy tam chociażby tą najlepszą. Generalnie między ultra a najlepszą jakiejś tam różnicy specjalnie nie widzę, takiej zauważalnej. O, zobaczcie widzowie, to jest minus. Aj, już teraz nie obejrzymy się. Natomiast tam stała po lewej stronie policja, która miała biały radiowóz i na granatowym na biało napisane policja. Czyli w takim stylu bardzo, bym powiedział, rumuńskim, bo to chyba w Rumunii, gdzieś tam na Bałkanach są takie radiowozy, nie? Także jak straż pożarna jest w 100% identyczna, tak jeszcze policję mogliby poprawić. W tym sensie, widzowie, zobaczmy, co tu będzie stał za radiowóz. Tu stoi prawdziwy chyba. O! I według mnie wszędzie takie kije by mogły jeździć i byłoby spoko, nie? I byłoby całkiem spoko. Także tu niepotrzebnie gdzieś tam zastępowali te radiowozy, to dobrze. Oj, tu jakiś wypadek, autobus wyjeżdża z przystanku, cysterna mu nie ustępuje i teraz autobus wjechał. Przystanek, widzowie, wjechał autobus biednych ludzi chyba. I co ten autobus robi? Kierowca chyba pijany. Trzeba obywatelskiego zatrzymania zrobić, widzowie. Wjechał w wiatę przystankową tym autobusem. Ja nie wiem, czy on pijany. A to gościu zdjęcia sobie robi przy ulicy, pozuje. Nudzi mu się w tym domu, czy co? Czy tak by było, co tutaj fotografować? Droga jak droga. Musimy obserwować, słuchajcie, tego autobusiarza, bo chyba jedzie pijany. W pierwszej chwili myślałem, że to wina cysterny, a tutaj ewidentnie autobusiarz, no niby jedzie prosto, nie? O, jak już by mogli coś dodać, to właśnie jak te autobusy jeżdżą. No w Polsce one zdecydowanie też inaczej, widzowie, wyglądają. O, patrzcie, drzewa przycinają przy drodze, wow! No to już jest rewelacja, nie? Że stawili drzewa przy drodze. Czyli te karetki, tak jak właśnie żółta jedzie z naprzeciwka, mogłyby być tutaj na pewno poprawione, bo to jest, myślę, że szczegół podmienić. No i autobusy by mogły jeździć, jak są te różne PKS-y. Już nie oczekuję, żeby to jeździło jakieś stare autosany, no bo już takich autobusów raczej nie ma w naszym tutaj dorobku. Niech by sobie jeździły normalne, ale no, ten autobusik, który jedzie, no, w życiu nie wygląda. O, jak, albo jakby ktoś, słuchajcie, wstawił ten autobus, i ja zapomniałem, jak ta firma się nazywa, polska, co wiecie, przewozy robi w całej Polsce i nie tylko po całej Polsce. No jest jedna taka firma, która dużo ją często można na dworcach autobusowych zobaczyć. A tu mamy BP, zobaczcie, widzowie, BP przy drodze sobie jest. To jest trasa z Piły na Poznań. I wiecie co? Ten moment, od razu wam powiem, jest mi dosyć... Tak, tak bym powiedział, że ten moment, co się w las wjeżdża, jest dosyć dla mnie... No, kojarzę. To było chyba tam koło... Między, no, Zachodzierzą. W stronę Poznania. To już tak mniej więcej te drogi wyglądają. Przed Chodzieżą jadąc w stronę Piły, a od Piły, tak jak my jedziemy, no to za Chodzieżą. A w stronę Poznania.
Tak mniej więcej też te lasy, tam drogi przez lasy wyglądają, także super to zrobili. Nie wiem, co to za miejscowość tutaj teraz się nam pojawia. Wrocław, aha, no to trochę nie wstrzeliłem się w temat, bo my już we Wrocławiu, widzowie, jesteśmy. Nawet się nie zorientowałem, kiedy Poznań minęliśmy. Byłem przekonany, no bo wiecie, to jest... Kurczę. Na rondzie zjedź drugim zjazdem. Widzicie, to jest troszeczkę tak, że to jest tak skalowalne, że jedziesz, ta trasa tak szybko mija, no. Czy wiadomo, że nikt z nas nie chciałby tych tras robić nie wiadomo jak długich, nie? Ale jakby to faktycznie ten dystans tak jakby razy dwa w stosunku do tego wydłużyli, to na pewno by się nic nie stało. Najwyżej byśmy robili krótsze trasy, prawda? Ale bardziej takie by były emocjonujące. Nie wiem, jaka jest skalowalność tej mapy. Tak samo nie wiem, jak czas mija w grze w stosunku do czasu realnego. Mogę się domyślać, że tak pewnie 5 minut czasu w grze to jest 1 minuta czasu realnego. Nigdy specjalnie tego nie liczyłem, ale tak może nawet więcej, bo tutaj ten czas leci szybciej. 10 sekund chyba, wiecie? Mi się wydaje. Tak. Co 10 sekund się chyba zmienia minuta, albo nawet bym powiedział, że co 5. Chyba co 5. Starałem się w głowie, słuchajcie, aha, lada chwila, dostawy się spodziewają, no ładnie, będzie spóźniona dostawa, widzę. Słuchajcie, co 5 sekund się minuta dodaje, no dobra, no to trzeba przyspieszyć w takim razie. Trzymaj się prawej strony. Nic, widzowie. Klient się spodziewa dostawy, no to przecież wiadomo, że jak się spodziewa dostawy, to naszą rolą jest mu tą dostawę dostarczyć, prawda? Skręcam w prawo, stój. Stój, bo skręcam w prawo. Klient czeka za dostawą. Tak się widzowie kończy jazda spokojna, nie? Tak wygląda, jak jeździcie spokojnie, to zawsze dostawa będzie spóźniona. Jak jedziecie trochę szybciej, tam depniecie, to jest okej. No ale mi jakby o dostawę nie chodziło, bo wiecie, sama dostawa ani mi expa nie da, ani mi nie da kasy, bo tam ile? 40 tysięcy jest za to zlecenie, także... Dlatego nie zrobiłem, jakby wiecie, dla pieniędzy. Na których mi zresztą jakoś tam specjalnie nie zależy, bo jak widzicie, one płyną. Ile ja mam na koncie? 15 milionów. W tej chwili. Także nie zależy mi tu jakoś na pieniądzach, co bardziej na... Na tej frajdzie z jazdy, nie? Absolutnie tego teraz dla kasy nie robię. A, prosto, co ja robię? Migacz prawo daje. I love Poland? Zobaczcie, no pięknie, pięknie. Jedziemy. Ale tak patrząc teraz, jak przejechałem całą trasę z wami, to jest taka moja pierwsza trasa na tym hubie nowym. Do skrętu w prawo. To chyba go sobie zostawię. Skręć. Na pewno tego drugiego minimal coś tam, nie wiem jak to się nazywa, tam widz napisał w komentarzach obie nazwy, właśnie pobrałem tego. Pobrałem tego minimal i ten Jara, on tak się nazywa Jara, przez Y, wydaje mi się lepszy. Jakoś spełnia moje oczekiwania. Jedyne co to mówię, fajnie, ja bym wolał, żeby ten cały hub, który mamy z GPS-em, żeby on był bardziej na prawo. Nie wiem, żeby chociaż te przyciski z ciężarówki, z konsolety było tu bardziej widać, nie? Czy tak, wiecie, w miejscu tamtego pieska na przykład, albo żeby można samemu to jakoś sobie, nie wiem, myszką ustawić. To wtedy by było super, jakby każdy z nas mógł sobie ustawić tego huba, no bo wiecie, jeżeli mamy GPS-a w świecie realnym, to albo wieszacie go na szybie, albo go do deski, no wiecie, no kombinujecie, tak? To puszczasz mnie, gościu? No to jak mnie puszczasz, to jadę, ten też mnie puszcza, no dobra, dzięki. Ja się spieszę z dostawą, bo paliwo wiozę i mi tutaj się klient dostawy spodziewa, jeszcze 200 km przede mną. Ja tu dojadę na cel? Na czas? O, oszołom nam się pokazuje, tak zwany oszołom. W sumie możecie napisać w komentarzach, jak... Na pewno każda z was kojarzy oszołom. No, chyba w każdym mieście one są. Jak mówicie na to, jak się u was mówi... A tam z prędkością to... Jak się u was mówi, bo u mnie wersje no, z oszołom to raczej jest no, taka podstawowa... Oszołom, jedziemy do oszołoma. Jedziemy do oszołoma.
Albo do oszołomu, wiadomo, no bo normalnie też się mówi, nie? Tylko mówię tak bardziej... Tak jak na... Jest Leroy, no to na to często się mówi, jedziemy do Leroya po prostu, nie? O, Tesco, no Tesco już nie ma w Polsce. Także widać, że ta mapa pewnie była troszkę tworzona parę lat temu, co jakby wiecie, dla mnie, no tam... Ja to mam jakby, wiecie co, w nosie, że jest jakby, no... No, że zawiesiłem się, że jest Tesco, którego w Polsce już nie ma, no już o takie rzeczy nie będę się tu czepiał. Równie dobrze mamy Żabki, mamy Biedronki, także jest dużo rzeczy fajnych, także... Wiecie, jakby już nie chcę być taki tutaj... Zresztą, tak obiektywnie widzowie, no to kim ja jestem, żeby tutaj wielce oceniać? I sam nie potrafię czegoś zrobić, czyli zrobić takiej rozbudowy mapy, tak, i tych zmian po prostu nanieść, no to nie mam prawa moim zdaniem się tutaj wymądrzać, tak. Mogę mówić, że mi się coś dużo rzeczy podoba, no zwrócić uwagę na przykład na te samochody, nie wiem, policji, to tak średnio. To jest tak samo jak, słuchajcie, oczywiście, bo czym innym jest jak oceniałem DLC polski. Bo tutaj można by iść tym samym tropem, no że nie mam prawa oceniać DLC, bo kurczę, nie umiem zrobić. No, niby tak, by wszystko się widzowie zgadzało, tylko że pamiętajcie, że DLC kosztuje te 20 zł, więc jako osoba, jako klient powiedzmy, no oceniam, co mi nie pasowało, tak, że te autostrady nie były jakieś realistyczne, że brakowało mi słupków rozdzielających przeciwległe pasy ruchu. Jedź tą czerwoną drezyną, gościu. Ja się spieszę już. Jechaliśmy na A4. A4 jest chyba w większości przebudowana tutaj w tym promocie. Szczególnie im bliżej będziemy, moi drodzy, Śląska, do którego, no bo jedziemy do Katowic, jakby nie patrzeć, tym będzie piękniej, bo pamiętajcie widzowie, że my tu mamy również, znaczy ja mam, ale my, bo wy jedziecie ze mną, prawda? Wszyscy tutaj, wiecie, jakoś mi weszliście do tej ciężarówki. Tylu widzów mi się gdzieś do kabiny zmieściło. Nie wiem, impreza w kabinie normalnie. Ja nie wiem, jak wy się tu zmieściliście, kochani. Coraz więcej tej naszej fajnej społeczności się tutaj tworzy. Natomiast im będziemy bliżej Śląska, tym będziemy widzieli też ten dodatek Silesia, tak? Bo ja go tu również mam. Czyli skoro wy jedziecie ze mną, no to macie również. Więc sobie również zobaczymy tą Silesię. Ten kawałek chyba jest jakoś niespecjalnie przerobiony, chociaż mam wrażenie, patrząc na prawo... Trzymaj z prawej strony, a następnie zjedź. Właśnie nie mam zdania, bo mi się wydaje, że te przerobione kawałki to... Te przerobione kawałki... O, tutaj już chyba jest. Te przerobione kawałki mi się wydaje, że mają płot. I tutaj widzicie, po prawej stronie na przykład jest ten płot oddzielający, żeby zwierzęta nie wybiegały. Także wydaje mi się, że to już jest moment tutaj, jak wjeżdżamy, który jest właśnie przerobiony. Możliwe, że tu już zaczyna się ta cała Silesia, bo ja z tego co pamiętam, to gdzieś tam na górę odbijaliśmy. Do tych Katowic tak nie jedziemy bezpośrednio, tylko w sumie nie wiem, jak jedziemy. Już nie pamiętam, jak tego GPS-a ustawiałem. A prędkość trzeba trochę, wiecie, prędkość trzeba troszeczkę przekroczyć, bo nie zdążymy z dostawą. I będziecie po ciemku, widzowie, jechali, a tego byście przecież nie chcieli. Fajnie, że nie ma szlabanów, bardzo się cieszę. Nysa na lewo. Nie zdążyłem. Opole na prawo. Zjedź pierwszym zjazdem. Ale my na Opole nie jedziemy raczej. Jak Opole? Gdzie Opole, a gdzie Katowice? 140 km do celu. I znowu krajówką jedziemy, no bo ja tak chciałem, wiecie, tak chciałem taką drogę ustalić, no tak wam obiecałem, że jak najmniej autostrady, bo cel odcinka to były jednak drogi krajowe. Odcinka, który trwa już widzowie godzinę, a jednak Opole, patrzcie. Jednak do Opola wjechaliśmy, no okej. Na razie zjedź pierwszym zjazdem. To może jakoś tak z Wrocławia ustawiałem sobie, no gościu. Yeah. Może tak sobie ustalałem, no bo Opole jest niżej pod Wrocławiem, no to tak by pasowało. Także
to zobaczcie, naprawdę jest rewelacja. Paliwo mamy? No mamy, nie będziemy tankować. Tutaj widzę chyba Aral. Stacji Aral w Poznaniu, w Polsce już dawno nie ma. Ale to nie wiem, czy ja dobrze widzę. Nie chce mi się tutaj słuchać. Makro to wiemy. A nie, to nie jest Aral chyba. Na rondzie. Dobra, nie wiem, co to jest. Nie wiem, co to jest. Możecie dać znać, czy w Opolu jest jakaś taka stacja. Pierwszy raz widzę taką nazwę. Nie wiem, czy to coś tutaj... Taka faktycznie stacja jest. Może jakaś prywatna, nie? Często są takie stacyjki prywatne. Już się nam zaczyna ściemniać, którą mamy godzinę. 20:30 już nam się zaczyna ściemniać. Słuchajcie, tego moda o realistycznej aktuali day, night, że ten czas, tak? Trzymaj się lewej strony. Aktualny. Ja go wywaliłem. Bo też mi tam troszeczkę razem, no troszeczkę mi po prostu psuło zabawę. Wiadomo, no mamy teraz, jak ja nagrywam ten odcinek, kochani, mamy styczeń. To dosłownie 8. Więc owszem, że ciemno powinno się już tam o 17 robić, a nie o 20:40, zgadza się. Więc jak ktoś chce taki realistyczny mod, no to polecam mi, natomiast on coś tam... Aż mi tam nie trybiło. Dobra, my już grzejemy, widzowie, bo tu nie ma czasu. Zielone to rura. O ja, co teraz tu zrobić? No nic, zamknijcie oczy. O, jest, zielone. Przejechałem na zielonym, prawda, widzowie? Na zielonym przejechałem. Widzieliście, było zielone. Trochę taka jest prawda, jak się chce zdążyć z dostawą, to jakby teraz rozumiem też tych wszystkich, szczególnie no, kurierów, którzy po miastach jeżdżą i często stoją w korkach i muszą, wiecie, wiele tych paczek gdzieś tam podostarczać. I często rozumiem, że kurier musi, nie ma gdzie zaparkować, wiecie, a to wszystko czas goni, bo ta godzina ma ograniczoną liczbę minut i tego nie cofniecie, nie zmienicie, nie? Nie dodacie do godziny więcej minut. Na rondzie zjedź drugim zjazdem. Więc jakby rozumiem, że praca kuriera, takiego, który też po mieście, bo wiecie, no niby busikiem sobie jeździ kurier, by ktoś powiedział, a nie zestawem, tak? Ale to jednak jest też, uważam, ciężka praca. W sensie, że gonią te terminy, jest nerwowa może tak, o, nerwowa, żeby zdążyć na czas. Oczywiście, widzowie, żeby było jasne, ja tak jak poznałem masę fajnych kurierów, bo też i dużo paczek w swoim życiu wysyłałem. Wszystkich akurat, których poznałem, super fajni, wspaniali ludzie, nigdy żadnymi tam problemów nie miałem. Zresztą ja w ogóle chyba jakoś nigdy nie mam z ludźmi problemu, powiem wam szczerze, jestem tak otwarty na ludzi, że chyba przyciągam do swojego życia samych fajnych ludzi przez to. Tak jak i was, bo to jest najlepszy powód, żeby to właśnie zaargumentować, że wy, jako społeczność, która gdzieś tam się tworzy, jesteście też super wspaniałymi ludźmi, pozytywnymi. Jak ja czegoś nie wiem, też nigdy nie udaję wądrali, tak? Ale jak czegoś nie wiem, to zawsze napiszecie grzecznie, miło, sympatycznie i zawsze jest to taka fajna, merytoryczna krytyka, którą zawsze na klatę przyjmuję. Już nawet nie wiem, gdzie wjechaliśmy, ale mamy jakieś... Aha, do Zabrza, lecimy w stronę Zabrza. No to już jesteśmy blisko, 52 km to już... A już pójdzie szybko. O, zobaczcie, most jakiś nad autostradą. Nie rozglądam się za dużo, bo w coś przydzwonię. Jakaś reklama bielizny, jakaś ładna pani. Kolejny Orlen. Wjeżdżamy do Zabrza, czyli... Na rondzie zjedź drugim zjazdem. A wiecie co, nawet powiem wam szczerze, że... Dobrze, że troszeczkę tak się ściemniło, bo zobaczycie teraz, jak ładnie dają klimat na przykład te latarnie, nie? Które faktycznie świecą. Że o, mamy Zabrze. Czyli będziecie mogli też miasto zobaczyć tak od innej strony. Bardzo fajnie. Robi klimat. Te latarnie to jest naprawdę mega robota. Bytom. Znaczy wiadomo, to jest skalowalność też, no bo to wszystko tak, wiecie, narzut beretem, chociaż na Śląsku to pewnie tak jest. Jedno wszystko obok drugiego, no ale tam jest kumulacja tych miast. No
Natomiast no tutaj jest ta skalowalność. No ale tutaj możecie właśnie tą Silezję teraz troszkę podziwiać. Ktoś naprawdę masę pracy, słuchajcie, w to włożył. To nie jest tylko tak, wiecie, dodać jakiś tam budynek, tylko jakoś te drogi w miarę dopasować, żeby to jakoś miało ręce i nogi. Znowu nasz widzowie, znowu nas ta pani prześladuje. A patrzcie, są autobusy. No właśnie o takich autobusach mówiłem. Tylko fajnie jakby logo było, nie? Oj! Gdzie ten chłop tu stoi na kręcie? O, policja. Widzicie? Brzydki radiowóz. Znaczy chyba, że oni chyba... Dobra, może po prostu to wygląda na białe, a nasze radiowozy są srebrne. No może... Może po prostu wygląda na białe, a jest srebrne. No. A następnie skręć w prawo. W każdym razie ta Kia, tak. No to jest srebrna, nie? Prawdziwe są srebrne, a tutaj niekoniecznie, także. Dobra, Chorzów, 36 km do celu, także zaraz będziemy. Na miejscu? Nie wiem, czy jeszcze jakiś przejazd kolejowy nas czeka? Chyba nie. Zresztą nie wiem, jak tam to jest. Widzicie troszeczkę ten... Te budynki, teraz okna na przykład w budynkach się dopiero wczytały. No, to jest tak, że trochę są skalowalnością tego i mam wrażenie, że jest troszeczkę bardziej rozmazane. Czyli tam coś z ostrością, ale tak jak mówię, no zobaczcie też, ile tych budynków tu jest pododawanych wszędzie dookoła. Nawet z prawej strony mamy budynki za ekranem dźwiękoszczelnym, także... Dźwiękochłonnym, no nieważne. Chłonny czy szczelny, jeden pies. W każdym razie biorę to pod uwagę, że no to też musi być zoptymalizowane, nie? Więc no coś kosztem czegoś. Więc tu raczej bym się tam tą ostrość ewentualną nie czepiał. Tych budynków naprawdę jest sporo. Także jak widzicie, no ja mam właściwie... Znaczy nie miałbym prawa mieć krytycznej opinii odnośnie tego promoca i tej całej Polski przerobionej, dlatego że no to jest darmowe, tak? To jest darmowe. No, to, no takie drobne gdzieś tam mówię uwagi, tak na zasadzie, co może byłoby lepiej zrobić, ale wiecie, jak nawet i tak oni tego nie poprawią, to i tak mi się podoba. Są jakieś tam... Trzymaj się prawej strony, a następnie zjedź w prawo. Ojej, w prawo mamy jechać. Gościu, zwolnij trochę. Dobra, jest. Zwolnił. Super. I to małe lusterko na przykład mi się w tym hubie bardziej podoba. Ono nie jest takie rażące i też do odcinka... Czyżby Spodek w Katowicach? Widzowie, czyżby Spodek w Katowicach? Tu tramwaje jadą, mam nadzieję, że mnie żaden nie zderzy. Już miałem taką sytuację gdzieś na Węgrzech czy gdzieś, że przez tory przejeżdżam, już prawie do firmy mam wjeżdżać, przejeżdżam przez tory i jebs. O, pierwszy lag był. No ale to też wiecie, no jest tyle tego wszystkiego nawalone, że jak trochę przylaguje, no to też nie można myślę, że mieć jakichś tam pretensji, nie? Teraz pytanie, czy dostawa... Widzowie, teraz pytanie za 100 punktów, czy dostawa będzie spóźniona, czy będzie okej? Jak oglądasz do tego momentu, drogi widzu, to możesz zostawić komentarz. Czy dostawa będzie spóźniona, czy zdążymy na czas? Bo tego nie wiemy, ile czasu nam jeszcze zostało. Czy mógłbym sprawdzić przez Escape'a, ale nie chcę. Tylko, że jak klient się spodziewa, to już i tak nie pokazuje. Przygotuj się do skrętu w prawo. Dobra, 0 kilometrów. Skręć w prawo. Nie my. Teraz zobaczcie. Dotarłeś na miejsce. No właśnie. Teraz musimy się, widzowie, to tak wygląda w praktyce, że my musimy się domyśleć, gdzie mamy wjechać. Jak się już domyślam, pewnie muszę wjechać tu. Bo ten GPS nam tego nigdy do końca tak... Czyli wieziemy paliwo na budowę. Oj, trudno. Wieziemy paliwo na budowę. Także widzicie, tak do końca ten GPS wam jakby nie powie, tak jak było to poprzednio. Troszkę jest to zmienione, ale z drugiej strony, jak już mówiliśmy o tym wiele razy, widzowie, o tym też wiele razy, że... Także dziękuję wam, moi drodzy, za oglądanie. Do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymaj się, cześć!